Dzień dobry. Chciałbym pana zapytać, bo o godzinie 20.30, tak? Na Odysei Antonińskiej będzie miał pan swoją prelekcję o ziemi ognistej. No ale zawsze się coś gdzieś zaczyna, to są początki. Jak pan się podróżami zainteresował? Czy geografia była, historia, które... Wie pan co, w pewnym momencie mojego życia doszedłem do takiego punktu, że stwierdziłem, że jednak podróże to nie tylko zwiedzanie kościołów i muzeów, tylko połączyłem swoją pasję wędkarską z podróżami. Czyli początek był wędkarstwo. Generalnie podróże, I to jest, czy jak pan tam jest, to też to wędkarstwo jest na pierwszym planie? Tak, to jest zawsze połączone. To jest, ja sobie nie wyobrażam wyjechać gdzieś na 2-3 tygodnie z Polski, żeby nie połączyć tego właśnie z jakimś celem takim wędkarskim. I te wszystkie destynacje, które wybieram w tych swoich projektach, zawsze są połączone z jakimś gatunkiem ryby, z poznawaniem jakiejś rzeki. Rzeki są moją pasją i one mnie napędzają do tego, żeby podróżować. Dotrył do początku swoich, no bo podróży odbył pan wiele. Godzina to jest trochę mało. Na pewno kilka słów powiem o tym, z czego to się wzięło tak naprawdę, tak? Bo ta pasja jest związana z rzekami. Od małego gdzieś te rzeki mnie pociągały i to rzek mnie po prostu wabiło. I te rzeki były taką moją pasją od w zasadzie 12 roku życia. Później to się przerodziło w przygody właśnie takie, że ta podróż zawsze była połączona z wędkarstwem. A niech pan powie, czy bo na pewno będzie raz oglądać przynajmniej kilku wędkarzy coś z tego tematu. Ja przyznaję, ja znawcą wędkarstwa nie jestem. Oczywiście mówiłem tu na okolicznych sprawach, ale to oczywiście jest amatorszy. Co, jak sprzęt trzeba mieć? Jakie zamęty? Jak pan tak jedzie na lekcji? Jak pan to przygotowuje? Znaczy generalnie te wszystkie destynacje i gatunki ryb, które są celem mojej podróży, na plus są to trafiki. Czyli są to ryby, które reagują na przynajmniej sztuczne. Czy to jest wędka muchowa zakończona sztuczną muchą lub spinning zakończony jakąś sztuczną przynętą, typu woble, czy jakaś błyska obrotowa, panarłowa. I na ogół w ten sposób porównując naszego szczupaka. Tak. Generalnie w większości przypadków to są ryby łososiowate, bardzo często pstrągi, palie, kundrze, trocie, łososie, czyli ryby, które reagują na przęty sztuczne. No i to jest jak gdyby też o tyle łatwiejsze, że nie trzeba dla przysłowiowego wędkarza tego całego majdanu zabierać tak naprawdę. I na ogół są to rzeki. Jeżeli są jakieś projekty realizowane przez moich przyjaciół, bo bardzo często jest tak, że któryś z moich przyjaciół z klubu Bayango, którego jestem członkiem, organizuje jakąś wyprawę, bo sobie pracuje nad nią przez jakiś czas, bada uwarunkowania miejscowe i tak dalej, szuka przewodnika lokalnego, to na ogół jest to projekt, który ja wybieram, to na ogół jest związany z rzeką. To mnie interesuje. Muszę się zniszczyć. A taka wielkość, bo ja oglądałem sobie skalę ryb, to widzę duże ryby. To pan mówi, że w morzu nie, tylko w rzekach. W morzu też łowiłem. W morzu łowiłem największe ryby generalnie. Nie? To jaki taki rekord? Jeżeli chodzi o rzeczne ryby, które złowiłem na wędkę w trakcie wyprawy, która była zaplanowana i zrealizowana na konkretny gatunek ryby i na konkretnej destynacji, to były tory himalajskie i wtedy mówiliśmy w Nepalu na dochodach MGS-u. 125 cm moje najmniejsze. Na przykład? To brzeg, tak. W morzu. A w morzu, to właśnie wędkarstwo morskie ma taką tą subtelną różnicę, że ta sama ryba tej samej długości walczy trzykrotnie mocniej niż najmocniejsza ryba, tak jak te tory himalajskie, które mówiliśmy, inaczej zwane maszirami, czy golden maszirami,
to złogowny tuńczyk o długości 130 cm, a kabrzana 125 cm to jest w ogóle coś nieporównywalnego z łowieniem rybnym. Tu jest ryba. Trzykrotnie. Trzykrotnie, ta walka. Znaczy ta ryba jest po prostu. Ta ryba jest po prostu. Ryby morskie, ryby mają. Ryby rzeczne w ogóle są bardzo, bardzo mocne i silne i wytrzymałe. I w ogóle w stosunku do takich ryb jeziorowych w ogóle nie ma porównania. A ryby morskie to prawda typu tuńczyk, typu GT, czyli Giant Traveler, to jest karamuz olbrzymi. To są ryby, które... taką rybę holowałem 40 minut. Wiem, że ja później godzinę po takim holu musiałem odpocząć. Na koniec może pan opowiedzieć jakąś krótką przygodę, anegdotę, no, związane z pana podróżami. Wie pan co? Kilka dni temu dosłownie minęła 8. rocznica. Moja pierwsza taka daleka, bardzo daleka wyprawa na Morze Ochockie, na archipelag Wysp Szantarskich, miała miejsce w lipcu 2016 roku i kilka dni temu dosłownie była rocznica tej wyprawy. Czyli muszę panu powiedzieć, że to była moja taka pierwsza daleka i od razu najbardziej ekstremalna i myślę, że chyba dzisiaj nie do przebicia wyprawa związana z tym, że prawie przez 10 godzin byliśmy po otwartym morzu, pokonaliśmy dystans równy długości drogi z Kista do Świnoujścia. W zwykłych pontonach dotarliśmy do największej wyspy archipelagu Szantarskich i tam mówiliśmy piękne kundze. Niesamowita przygoda po drodze dziś niedźwiedzie. Niebezpieczna. Tak. To była piękna przygoda i tak myślę, że jak pan mnie zapytał o jedną, to przypomniałem akurat tą taką rocznicową. A przygód równie ekstremalnych było wiele. W tym roku byłem w Kolumbii, w rzeczy Orinoco. Wróciłem tak naprawdę połamany i w trakcie rehabilitacji. Także przygody są cały czas. Na zakończenie, gdyby pan chciał podać się swoją stronę internetową, jeszcze jakiś tytuł, gdzie może słuchacze Generalnie zapraszam do czytania wiadomości wędkarskich. W następnym numerze wrześniowym będzie mój artykuł o wędkowaniu w Chorwacji, czyli Istina. W tym roku będę publikował jeszcze właśnie artykuł o Kolumbii. Zapraszam na kanał na YouTube pod nazwiskiem Maciej Garbowicz, można mnie znaleźć. Na stronie garbowicz.pl również są materiały z moich podróży czy z obszarów, którymi się zajmuję. I przede wszystkim zapraszam na profil na Facebooku Prosto w źródeł, bo od Brosny, którą spłynęliśmy w 2014 roku z źródeł, zaczęła się przygoda z rzekami w Polsce i nie tylko w Polsce, którymi przez kilka sezonów pływaliśmy od źródeł, później to pandemia przerwała, ale od źródeł pochłonęliśmy m.in. Łuk, Wisę, Nysę Łużycką, Nysę Kłodzką, Sam, także zapraszam do Nysę Kłodzką. Bardzo dziękuję. Ja również.